dzisiaj wielki finał regionu Johto, legendarne starcie z Garym i zaskakujące zwycięstwo, walka o dwie ostatnie i najtrudniejsze odznaki, mocno zrejżowany Dragonite, spotkanie ze starym przyjacielem, kolejne jajko Asha i tajemniczy Pokémon, narzeczona Popielaka i nieoczekiwane love story, emocjonalne zakończenie przygody trójki przyjaciół. Szczęśliwej drogi już czas. Nareszcie wiem, co do mnie czujesz. A także wiele, wiele więcej. Wszystkie wydarzenia poprzedzające dzisiejszy materiał znajdziesz na tej oto playliście. Nie mamy czasu, szybka kawka. Zaczynamy! Po rozwiązaniu czerwonego problemu, Ash i gromadka uderzają w kolejną, siódmą już salę. Halo! Ale niestety, nie ma tak łatwo. Będzie, przecież tu nikogo nie ma. Bo lider jak codziennie polazł medytować w góry. Po niezwykle problematycznym... Moje kolana! Moje biedne stopy! Dotarciu na miejsce śladami górskiej kozicy, okazuje się, że liderem jest stary Maruda, który mądrzył się przy okazji zabawy z rozdrażnionym Gyaradosem. Chciałbym walczyć z tobą o lodową odznakę. Price rzuca, że walka nie ma sensu, bo młody kieruje się przyjaźnią i emocjami. Co za naiwność! A to dyscyplina i wkurw są tutaj kluczowe. Jeżeli chcesz, by Pokémon dobrze walczył, musisz go zdenerwować. Popielak protestuje i na udowodnienie swoich racji proponuje szybką solówkę. Mylisz się! I udowadnia, ale swój brak niekompetencji. O! Jak się czujesz, Pampi? Zajebiście! Znowu, do walki z dopakowanym Diogongiem wystawiając ledwo wyklutego Mikrusa. A przypomnijmy, że lodowe poksy górują nad ziemniakami. Pampi jest typem lądowym aż. Chłopaki odchodzą i z małą pomocą zespolaków wpadają w przepaść. Na szczęście doświadczenie wielu porażek i upadków pozwala Ashowi zachować zimną krew i uratować Dubska. Co docenia stary. To ja powinienem podziękować tobie. Ekipa rusza na ratunek. Jasna! No i w pizdu i wylądował. A dziadzia z wnusiem dochodzą do siebie i ruszają w głąb jaskini, po drodze trafiając na bransoletkę należącą do starego pokeziomka Price'a. To bransoletka, którą nosił mój pilotswine. A Sheila opowiada, jak to niegdyś stary kochał poksy. Kiedy leżał schorowany, jego ulubiony Pokémon odszedł bez słowa i ten zlodowaciał. Chciałem cię ochronić, a ty tak mi się za to odwdzięczasz? I od tamtej pory traktuje poksy wyłącznie jak narzędzia. Po chwili trafiają na zakutego w lodową zbroję niczym Walt Disney Piloswine'a, który ku zdziwieniu starego wcale nie odszedł, a ruszył po lekarstwa, aż przypadkiem zamarzł. Świnia dochodzi do siebie, przyjaźnie rozkwita. Prawdziwa przyjaźń jest nieśmiertelna! A stary przyklepuje walkę o odznakę. A więc wojna! I to na lodowym polu, Cyndaquil kontra Dewgong. Po chwilowym zawahaniu i zamrożeniu, aż się reflektuje, po czym Cindy wskakuje do wody i sprytnie wykorzystuje szarże, żeby na koniec zgrillować morskiego lwa. Aż precyzyjnie wyczuł moment i odpowiedział silnym odbiciem Cyndaquila. 1-0, wchodzi świnia. Żaden z nich w wodzie nie czuje się dobrze. Więc robi zamieć i szybko wyłącza zmęczonego futrzaka, ponieważ w trakcie zamieci stworzył sobie lodową autostradę do zwycięstwa. Pole zostało przystosowane do potrzeb Piloswine'a. 1-1. Wskakuje szybki Pikachu, ale w starciu z oblodzeniem jego szybkość traci na znaczeniu. Więc cwany Popielak zarządza wykorzystanie ślizgawki na jego korzyść, dzięki czemu udaje mu się sięgnąć celu. Jednak świnia gwali regenerację i masakruje żółtego. Powinieneś wiedzieć, kiedy pogodzić się z przegraną. Aż zlewa zalecenia starego. I Pikachu przykleja się do świniaka, a tym atakiem wbija go w basen i poprawia piorunem. To sprawiło, że atak Pikachu ma podwójną moc. Kolejny raz regeneracja z kontrą i Pikachu pada wyczerpany. Co z tobą, kolego? A jak myślisz, debilu? Kiedy totalnie wykończonego szczura jego średnio odpowiedzialny trener stawia do pionu. Możesz walczyć? Price poddaje walkę, rzucając ręcznik. Dosyć! Bo przecież ten wie, kiedy się wycofać. Walczyłeś bardzo dzielnie, mój stary przyjacielu. Stary wręcza odznakę i chwali za pomysłowość. Zasłużyłeś na tę odznakę. A Popielak z siódmą blachą na klapie rusza w dalszą drogę. Na skutek wielu niesamowitych zbiegów okoliczności. Nienawidzę robali. I przy pomocy jak zawsze zespolaków. Dlaczego zjawiasz się tam, gdzie nikt cię nie potrzebuje? Zamknij mordę. Oraz nowo poznanej i trochę odklejonej pokemagiczki, która nawiasem chce wykorzystać Pikachu do...
uważenia mikstury, dającą moc czytania w myślach Pokemonów. Witam was bardzo serdecznie z tej strony Dani Medical. Wszyscy na czacie, Menelix! Aż przechodzi ewolucję i zmienia się w Pikachu. Na jego szczęście nie na stałe. Aż wróci do swojej postaci, gdy zaklęcie przestanie działać. I niedługo po bezpośrednim zawitaniu do świata Pokemonów, aż dokładnie poznałby to, co myślą Pokemony, wraca do swojej nudnej postaci. Jezus Maria! Chwilę później do zabawy dołącza wielki i niespotykany legendarny Pokemon Zapdos. A wszyscy biegają za kryształem. Dużo dziwnych zdarzeń. Ten kryształ chyba nie jest tu przypadkiem. Misty, chcąc sprawdzić swojego Poliwhirla, wystawia go do walki z przekokrzonym Poliratem i dostaje szybki oklep. W jej miejsce szybko wskakuje Ash, ale Brock sprawnie kończy ten męczący zwierzęta niechybny proceder. To jest jego 8 mecz z rzędu i Polirat jest wyczerpany. Chwilę później w centrum Poksów dochodzi do incydentu. Potłokłem się. Przez co Poliwhirl wraca do Pokebola razem z koroną Asha. Do akcji wskakują zespolaki i przejmują Polirata, co doprowadza do kolejnej akcji ratunkowej i szybkiego namierzenia z łamasów. Mamy tutaj też jakiś BDSM. Przez chwilę nawet Jessie robi za Pokemona. I szybko kończy. A na finał Misty posyła Poliwhirla, który, jak się okazuje, sam się koronował i ewoluuje w strasznie ziomalskiego Politoada. Ten sprawnie odsyła zespolaków. Odlot! A Brock tłumaczy ewolucyjne zależności. Lecąc w stronę Blackthorn, wpadają na malutkiego, słodziutkiego Dratiniego i zostają cieplutko przywitani przez Gyaradosa. I jego uroczą właścicielkę Claire. Chcieliście zrobić krzywdę Dratniemu. Zrobiliście duży błąd. Więc do ataku rusza Brock. A ty możesz po prostu do mnie mówić kochanie. Dratini odpływa, zgarniając Claire, a do ekipy podbija sfrustrowany kustosz okolicznej sali, w której wcześniej wspomniana koleżanka pełni rolę lidera. Macha smoczym kłem, który niegdyś należał do Pokesmoka terroryzującego okolice, ale ten został sklepany przez ówczesnego lidera sali, a Kieł zostawił sobie na pamiątkę tamtych wydarzeń. I dodaje, że dzisiaj Claire ma poprowadzić rytuał oczyszczenia, czyli obmyć Kieł w jeziorze. Obmywając tym samym klątwę smoczego Pokamona. Ale tą zdecydowanie bardziej interesuje inwestycja w postaci jeszcze bezbronnego Dratiniego, który właśnie przygotowuje się do zrzucenia skóry. Do zdjęcia skóry. Zespolaki kminią, jak uroczego wężyka uprowadzić. Nie spocznę, póki nie zdobędę tego maleńkiego, słodkiego dziecka smoka. A Claire opowiada, jak niegdyś razem z Pokedetektywem. Widziałeś Lansa? A tak. Wspólnie się trenowali. Trenowałam Lansa przez wiele miesięcy w sali Blackthorn. Wpadają ludzie z zespołem i pod przykrywką i zaraz po szybkiej sesji foto. Dobra, wystarczy. Przejmują węża, a w pościg za nimi rusza ninja Claire. Klepie frajerów, ale wpada w lekkie tarapaty, więc Dratini dostrzega gigantyczne zaangażowanie i ewoluuje w wielkiego Dragonaira, po czym odsyła nieudaczników. Następnie prowadzi wszystkich w sekretne miejsce, a Claire w rytmie wspaniałego szlagiera z kinówki odprawia rytuał. Czas na ostatnią walkę. Na pierwszy ogień wlatuje Kingdra. Pikachu nieefektywnie wali piorunem. Dziwny, atak elektryczny powinien przynieść efekty. Po czym poprawia i ujawnia kolejne braki w mózgu Asha. Braki wiedzy. Hej, co się dzieje? Wszak Kingdra to smog, więc prąd nie robi na nim specjalnego wrażenia. To dlatego elektryczne ataki nie działały na niego. Jessie zalicza szybką depresję z powodu utraty przytulanki i pustkę w sercu wypełnia pyzami. Po czym planują ostatni wielki skok. Jest cenny. A przynajmniej w tym odcinku. W miejsce Pikachu wskakuje Noctowl i ten zalicza oklep. Zespolaki wbijają do przysalowego mini muzeum, a Noctowl zalicza knockdown. Ale przed sromotną porażką ratuje go
Alarm. Co to? Wywołany przez geniuszów zbrodni, którzy jeszcze przed ewakuacją muszą pochwalić się swoim niezwykłym osiągnięciem. Załatwiliśmy wszystko i tym razem nie będziemy musieli mieć z wami do czynienia. Cała ekipa rusza w pościg i wbija prosto do jaskini smoków. Jeżeli znajdziemy drogę, powinniśmy trafić do świętej ziemi smoków. Gdzie swego czasu Claire i Lance samotnie trenowali. Nie możemy pozwolić zespołowi R zbezcześcić tego miejsca. No tak, ale Claire z Lancem to zbezcześcić mogli. Na sekretną świętą ziemię jako pierwsi wbijają zespolaki i korzystając z pradawnej sztuki manipulacji usiłujemy chronić ten smoczy kieł przed złymi ludźmi, którzy nas ścigają. Urabiają przemiłego Dragonite'a, żeby ten ich bronił przed okrutnymi najeźdźcami, pragnącymi zniszczyć to święte miejsce. Smok rozpoczyna atak, a z oddali wyłania się sylwetka nadlatującego Pokemona. Coś się zbliża z tej strony i to bardzo szybko. A tym poksem okazuje się stęskniony Charizard. Razem ze swoją nową trenerką, która akurat zna Claire. Ty też ją znasz? A nasz stary znajomy nawet poderwał dupeczkę. Cała ekipa wskakuje do taryfy i ruszają za zespolakami, po drodze zwiedzając przepiękną okolicę, nad którą pieczę sprawuje wcześniej spotkany Dragonite, który niegdyś należał do pierwszego lidera sali. Uśmiechnięty smoczek zabiera swoich podopiecznych prosto do smoczego sanktuarium, zbudowanego na cześć porozumienia pomiędzy ludźmi a poksami, a czego symbolem jest płonący od 500 lat płomień, który to korzystając z okazji ta kula jest ze szczerego złota! Piroman James uwielbiam płomienie! Ogień! Nieudolnie próbuje wyprowadzić. Doprowadzając przy tym do pożaru i przy okazji kończąc wielkie pojednanie. Obrońca Dragonite wpada w totalnego rage'a i postanawia zrównać z ziemią miejsce, którego przecież miał bronić. Wpada obstawa i zaczyna się wielka akcja ratunkowa. A Charizard z Dragonite'em mierzą się wzrokiem i testosteronem. Musimy się wszyscy uspokoić. A ten zrage'owany nie rozpoznaje nawet swojej starej koleżanki. Popielak dołącza się do zabawy. Charizard ściera się z Dragonite'em. James wyjawia powód złości. Skradłeś płomień modlitwy? I wyślizgnął ci się z rąk? Debil jesteś, normalny debil! Wreszcie zawiązuje się wielka współpraca. Smok dostaje oklep i zalicza otrzeźwienie. Po odzyskaniu zmysłów ogarnia burdel, który w sumie sam stworzył. Ale odhacza też grupowe pocieszenie. Smoczy kieł wraca do starego, a ogień na swoje miejsce. Popielak staje ponownie do walki i najwyraźniej przemyślał strategię. Rozumiecie to? To niemożliwe. Zaczynajcie! Powjechały roszady w podstawowym składzie i na ruszt leci Snorlax, ale po chwilowej pewności siebie zalicza drobne kłopoty, po czym próbuje wypompować rywala z energii. Aż wreszcie dobija zawodnika lodowym punchem. I mamy 1-0. Smocze Pokémon mają nie lada trudności z lodowymi atakami. Wskakuje Gyarados, szybkie spięcie. Smoczy oddech. Smoczy oddech Gyaradosa może sparaliżować przeciwnika. Hyper Beam i mamy 1-1. Wskakuje Pikachu, szybki atak. Jej, ale szybko! Kilka uników, piorun i niestety ma kłopoty. Jednak umyka, żeby po chwili znowu wpaść w pułapkę. Teraz odskocz od Pikachu! Ale po szybkim wykorzystaniu mocy Jezusa dobija niebieskiego i mamy 2-1. Wskakuje nowy i świeży nabytek i po chwili mamy 2-2. Czas na Charizarda z Erasmusa, a stadion otwiera się na nowe możliwości. Kilka szybkich prób pozbycia się wody, nadzianie się na smoczy, atak furii, spięcie ataków, aż wreszcie walka przenosi się w powietrze. Czaruś dostaje ojcowskiego, ale przy powtórce przechodzi do parteru. Teraz sejsmiczny rząd! Ale nie tym razem. Dzieją się dramaty. Charizard na deskach, jednak ku zaskoczeniu spoconego Asha ten wstaje i ponawia atak, ale tym razem do tornada dorzuca ogień. I mamy zwycięstwo.
Ostatnia odznaka wlatuje na klapę. Charizard zgarnia ekipę i wraca do senatorium. Może wizualnie wiesz o co chodzi? Mhm. Zobacz, poczekaj, a to jeszcze nie koniec, mordko. A Claire opowiada o srebrnej konferencji Ligi Johto, która odbędzie się za 3 miesiące w Srebrnym Mieście u stóp Srebrnej Góry. I co powoli staje się tradycją, zespolaki kradną odznaki. Raper się kurwa znalazł. Wiesz o co chodzi? Ale razem z Claire sprawnie wszystkie odzyskują. Po czym zbijają pionę i ekipa rusza w stronę Srebrnego Miasta. Profesor Elm szuka jelenia i zleca kolejną misję kurierską. Tym razem należy transportować jajo, a jako że Ash nie ma swoich... Przepraszam. Poniosło mnie. W tym celu udają się do labo szalonej biolożki. Jesteście sali? Ta wręcza im jajko i wspomina, że odebrano je kłusownikom, którzy wyprowadzili je z rezerwatu nieopodal Srebrnej Góry. A przy okazji popielak zalicza spotkanie ze swoim starym... Ledwie cię rozpoznałem! ...i lekko podrośniętym znajomym. Zobacz co mam! A czy ewoluował ci jakiś Pokémon? Pika! I ten ma nawet okazję mocno się wykazać, za co na koniec zalicza awans w stadzie. Jajko ponownie zaczyna świecić, a mnie ponownie to bawi. Dumny ty jesteś z siebie? Jajko znowu drży! Daj, rozmasuję. Dość. Aż wreszcie na świat przychodzi Larvitar. Jednak ten jest osłabiony, więc trafia pod respirator. W międzyczasie i muszę się tu zreflektować. Mama Asha ma na imię Delia, choć to imię nigdy w serialu nie padło. Ponieważ profesor Oak przedstawia mamę Asha i faktycznie pada tutaj jej imię. To mama Asha. Delia. Pytam go. Mój błąd, myślałem, że jest coś jak z mamą Muminka. I przy okazji wspomina bezstresowe wychowanie swojego syneczka. Uważaj, jestem potworem. To wiele wyjaśnia. A stan młodego się pogarsza. Siorka zostaje podmieniona przez zespolaków, ale nie z Brokiem takie numery. Proszę bardzo. Stój, czekaj! I ten sprawnie wychwytuje brak mimiki nienaturalnych przebierańców. Prawdziwa siostra Joy jest piękna, a jej usta ruszają się, kiedy mówi. A to doprowadza do zdemaskowania oszołomów. Wysiada prąd, więc za rozgrzanie Larvitara zabiera się Ash. A traumy z dzieciństwa ponownie dają o sobie znać. I ten przeżywa jajeczne przygody w swoim śnie. Nie! Dość! Nie gońcie mnie! Doktorki stawiają chorowitka na nogi, ale przeorany nieciekawymi przygodami nie wykazuje życiowego entuzjazmu, więc popielak postanawia mu piękno życia pokazać. I dzięki uprzejmości zespolaków i po ponownym zaangażowaniu młodego... Ratuj się, Larvitar! Wszystko będzie dobrze. Larva dostrzega, że świat nie jest taki zły. Wszystko pięknie jest, ale co z tego? Jak zapierdala smród. Ash rejestruje się do ligi, a jego misja zyskuje aktualizację i wykluty ma zostać odstawiony w rodzinne strony. Na szlaku okazuje się, że pomimo młodego wieku doświadczenia sprawiły, że Larvitar z łatwością poznaje się na ludziach i zachowuje zdrowy dystans wobec Misty. Znowu przestraszyłaś Larvitara. Poznaje się też na widzach, którzy zostawili suba, lajka i komentarz na przykład o treści Johto. Dziękuję wszystkim wspierającym, zwłaszcza Lukasowi, Gumisiowi, Sef112, Dodg i Erniemu za najwyższy próg, a przede wszystkim Matiemu i Mańkowi za indywidualne wsparcie. Dzięki. Do ekipy podbija młody, odklejony łowca, pragnący niemożliwego, czyli odnalezienia i złapania legendarnego Enteja. A to zadanie dodatkowo utrudnia okoliczny zadymiarz. Popielak próbuje zaadaptować nowego członka grupy, co średnio mu wychodzi, więc jak zawsze z pomocą przychodzi nieoceniony zespół R. Podczas obowiązkowej zadymki pojawia się legendarny Entei i oczywiście nie daje się złapać byle frajerowi. Ale przynajmniej szyszka Broka ewoluuje. Fortress. W wyniku zakręconego ataku ziomalskiego Elekida Larvitar odłącza się do grupy. A w jego miejsce wskakuje od dawna niewidziana fanatyczka pasiaków i prezentuje swoją na maksa rozwiniętą Chikoritę, szczycąc się dominacją nad Ashem. Meganium jest zdecydowanie lepszy. I słusznie, bo nawet ona potrafi w ewolucję. Casey poluje na Elekida, więc chwilowo wszystkich łączą wspólne interesy. W międzyczasie zespolaki mieszają, a to doprowadza do spotkania z magikarpiowym kombinatorem. To jest wasz szczęśliwy dzień. To rewelacja. Ale James wyłapuje oszusta
i ten proponuje im nowego, lepszego deala. Otrzymają niezwykłego, przyciągającego inne poksy Whipping Bella w zamian za ich dowolnego poksa, więc pada na najbardziej uciążliwego Victory Bella. James przez chwilę rozpacza z powodu utraty swojego ukochanego. Victory Bell! Ale nowy dla odmiany spełnia oczekiwania i nawet okazuje się silny, a w nagrodę ewoluuje. W sumie wychodzi na jedno. Natomiast zmienia mu się obiekt westchnień. Odprawiony przez Jesse, Victory Bell wpada na drugiego i dochodzi do niespodziewanego zawiązania romantycznej relacji. Casey łapie Elekida i na pożegnanie z anime po raz ostatni męczy nas piosenką. Na szczęście. Jesteś mój elektawóz, a ten kto ciebie ma, jak walczyć trzeba, dobrze wie i twoje ataki zna. Ekipa wreszcie wbija do rezerwatu, z którego wcześniej skradziono jajo Larvitara, a tam z serdecznością wita ich mamuśka. Mamusia? I po chwilowym zdystansowaniu... Wreszcie rozpoznaje malucha. Do zabawy dołączają ci sami kłusownicy, którzy wcześniej skradli jajo. Tak, to prawda. Co za przypadek. I uprowadzają mamuśkę. A za jej odbicie zabiera się ekipa popielaka ze wsparciem lokalnego masona. Ty jesteś strażnikiem, masonem, opiekunem rezerwatu Pokemonów? Tak, to ja. I po wielu różnych mniejszych i większych zadymkach, oczywiście z udziałem zespołowych, a największym młodego wykluwańca udaje im się odbić starą. Misja kurierska dobiega końca, a Larvitar zostaje w rezerwacie. Ekipa dociera w okolice świątyni Ho-Oh, z której wkrótce ma wyruszyć olimpijska pochodnia. Niestety płomienia strzeże mocno przypakowany i niepokonany Sneasel z obstawą, więc do akcji rusza popielak wraz z Harrisonem, który przypałętał się aż z regionu Hoenn i spoileruje nam poksami stamtąd. Te dwie niecnoty zachwycone mocą Sneasla postanawiają dokonać roszad w składzie i wrzucić się patcha w miejsce miała, co oczywiście się, no, nie udaje. Przypakowany zostaje sklepany i trafia do składu Harrisona. Przecież wiadomo, że nie do Asha. A jako, że nic tak nie łączy jak wspólne męczenie dzikich zwierząt, to panowie zostają wielkimi przyjaciółmi na 5 minut przed ligą. Przypadek? A pochodnia rusza w drogę. Wesoła ekipa wreszcie dociera pod Srebrną Górę, a w drzwiach centrum wita ich Gary. Widzę, że nie pozbyłeś się swego naiwnego entuzjazmu. I życzy jakże potrzebnego powodzenia. To, że miałeś szczęście na błękitnych wzgórzach, nie znaczy, że teraz wygrasz. Następnie zbija pionę z przewodniczącym ligi, którego obecność już z nazwiska zapowiada mocne widowisko. Obiecuję, panie Goodshow! Eliminacje się rozpoczynają. Każdy staje do trzech walk jeden na jednego, a z 200 zawodników do finału załapie się jedynie 48. W zależności od wyników ciągle może awansować dalej, pomimo jednej przegranej. Nie wiadomo, o co chodzi. Ale kto by się tym przejmował? A o rozpoczynającym zadecyduje koło. Gdzieś już coś takiego widziałem. W pierwszej walce góruje Pikachu, w drugiej Panpi, a na koniec Cyndaquil dopisuje trzeci punkt. Półfinały i z 48 awansuje jedynie 16. Walczy ze sobą trzech zawodników z każdej z grup, a trener, który uzbiera w tych walkach najwięcej punktów, będzie mógł wziąć udział w turnieju zwycięzców w finale. Nocna bezsenność doprowadza do spotkania z Garym i ten lekko odlatuje. Czy gdybyś tamtego dnia się nie spóźnił... A marzeń jest tak wiele, że trudno o nich nawet myśleć. Co? Stosunki lekko się ocieplają, a chłopaki życzą sobie powodzenia. Jakże romantycznie. Zespolaki kolejny raz mocno mieszają, więc z pomocą Garego dochodzi do zmiany ognistego nosiciela. Skręcił sobie kostkę. I to popielak znowu niesie płomień i rozpoczyna srebrną konferencję. Faza grupowa, każdy na każdego i awansuje tylko jeden. Czy jesteś gotowy do walki, Pikachu? Kupa, oczywiście, że tak. Po rozlosowaniu młody wpada na koleżankę z grupy, która w ramach sprawdzenia kawalera wyzywa go na szybkie starcie. To jednak zakłócają zespolaki, a błyskawiczna interwencja kończy się bohaterskim ratunkiem niewiasty. Ja to załatwię. O, dobrze. I chwilę później też uprowadzonych poksów. Jest taki
taki odważny, przystojny i troskliwy. Dzięki czemu młoda w zasadzie zaprasza Popielaka na randkę, co bardzo nie podoba się niedookreślonej Misty. Aż jest zajęty. I ta posuwa się nawet do personalnych pojazdów. Ja to mówię, świński ogonku. Na domiar złego ta trenuje głównie ogniste poksy. A żeby uzupełnić brakującego wodnego zawodnika, niespodziewanie wpada stary Skorupiak. Bo ten podobno widział Popielaka w telewizji i z tak dopakowanym składem niedoszła narzeczona zostaje sprawnie rozgromiona i tym samym aż zalicza, ale niestety tylko punkty w grupie. Musisz mi wybaczyć, Aż, ale chyba przełożymy naszą randkę. Widzę, że dziś wieczorem jest pan kawalerem. W odcinku Jeden na Jednego widzimy pojedynek Macy i Jacksona, który pajacuje przed kamerą, jak i w trakcie walki, przez co ponosi porażkę. Mówi o niej profesorowi Elmowi, co przykuwa uwagę naszych bohaterów. W międzyczasie Bulbazaura i Squirtla zaczepiają Meganium i Azumarill należące do Jacksona. Potyczka eskaluje tak mocno, że ktoś nawet wezwał gliny, ale na szczęście całą sytuację udaje się zamieść pod dywan. Czas na walkę. Aż kontra Jackson. Pikachu pokonuje niebieskiego Pikachu. W zamian Shiny Magneton nokautuje mysz i syna Quilla. Na scenę wkracza Bulbazaur, od którego zależy wynik tego starcia. Udaje mu się wygrać z Magnetonem i zremisować z Meganium. Jest to niecodzienny rezultat, ale ze względu na to, jak ten turniej działa, tyle wystarczy, aby Aż przeszedł do dalszego etapu. Być może twórcy nie chcieli, aby jeden starter trawiasty triumfował nad drugim, przez co zdecydowali się na tę konkretną konkluzję. I jak już mowa o starterach, z rozmowy z profesorem Elmem wiemy, że Jackson dostał swojego pierwszego Pokemona właśnie od niego. I tak się składa, że wiemy również, kto dostał pozostałe dwa stworki tego samego dnia. Byli to Jimmy oraz Marina. Możecie się zastanawiać, kim są te postacie. Przedstawiam wam bohaterów filmu Pokémon The Legend of Thunder, który na zachodzie znany jest jako pierwsze trzy odcinki Pokémon Chronicles, serii specjalnych epizodów pokazujących życie postaci pobocznych. Legenda Grzmotu opowiada historię tego, jak nasi nowi bohaterowie próbują pomóc Raikou, który jest nękany przez zespół R. Jimmy z Typhlosionem jest oczywiście bazowany na protagoniście Pokémon Gold, Silver i Crystal. Marina z Krokonałem jest bazowana na pierwszej grywanej postaci kobiecej z Pokémon Crystal. I Jackson to Vincent w tym anime? Najwidoczniej tłumacze nie zauważyli, że ta postać już się kiedyś pojawiła, więc dali jej nowe imię. Sam film wyszedł w Japonii rok przed emisją omawianego odcinka, ale został przetłumaczony na angielski dopiero 4 lata po nim, więc tego rodzaju gafy są zrozumiałe. Tak czy siak, Aż wychodzi z grupy i dowiaduje się, że jego następnym przeciwnikiem jest nikt inny jak sam Gary Oak. O tym legendarnym starciu, jak i całej reszcie opowie wam już Przezowski. Dzięki wielkie za ponowny udział i pamiętajcie zajrzeć na kanał Pokémon Polska. Chłopaki stają naprzeciw siebie, a Gary ponownie próbuje wejść przeciwnikowi w banie, machając przy tym połówką Pokébola, czyli pamiątką z czasów, kiedy byli jeszcze kumplami. Przegrasz ze mną! Nie byłbym tego taki pewien! Aż odgrzebuje swój i wspomina, jak to rył mu banie już lata temu. Możesz osiągnąć co najwyżej przegraną w każdziutkim spotkaniu. Będąc wiecznie od niego lepszym. Typuś! A połówkę obaj zyskali na skutek jednej z pierwszych rywalizacji. Z tobą nie warto niczego robić, przegrańcu! Po czym zapowiada zdziesionowanie Lamusa i przechodzi do intensywnego opracowania taktyki, aż do składu dołącza rozwiązujący zazwyczaj wszystkie problemy Charizard. I stwarzający nowe, czyli Mama z Oakiem. Cudownie! Pokédex dostaje update, a Harrison zalicza awans w rozpoczynającej się właśnie finałowej fazie. Jak już z nim skończysz, Aż, pamiętaj, że ja na ciebie czekam. Chłopaki stają naprzeciw siebie, a na pierwszy ruszt leci Nidoking, którego podejmuje Tauros. Skały spadają jak grad. I po szybkim spięciu i hiperpromieniu notuje pierwsze zwycięstwo. Niewyobrażalne! Runda druga, Magmar nie czeka i momentalnie przygwożdża Robaka. To może być koniec Herakrosa! Ale ten nic sobie z tego nie robi. Herakros używa skrzydeł do ugaszenia płomieni! I po małej spince notuje punkt dla Popielaka. Nic dziwnego, że Herakros jest tak silny, przecież zbierał owoce z moich drzew. Wlatuje najsilniejszy niewolnik Garego, czyli Blastoise. 2-1. Czas na Muka, który wykorzystuje swoje galaretowate ciało, żeby odeprzeć atak. Po czym zostaje zawrócony, a w jego miejsce wskakuje szybki Bayleaf. I równie szybko zostaje wyłączony.
3-1. Podczas krótkiej przerwy matka z Oakiem debatują nad stanem relacji tego dziwnego związku. Gary zawsze we wszystkim był pierwszy, a Ash całe życie ciągle drugi. A ten wskazuje na status. Może Gary nie przyznaje się do tego, ale uważa Asha za swojego najlepszego przyjaciela. To skomplikowane. Snorlax kontra Arcanine. To nie wygląda najlepiej. I tym razem to Ashowy błyskawicznie wyłącza rywala. Dobrze, Snorlax! Powraca Nidoking, ale i ten szybko odpada. 3-3. Jak Snorlax może być taki szybki? Wskakuje Scizor i dominuje grubasa szybkością. Żelazne kleszcze działają bez pudła! Powraca Mook i pomimo galarety zostaje szybko wyłączony. 5-3. No lekko mówiąc, aż jest w dupie. Czas na tajną broń, która się nie patyczkuje i mamy 5-4. Wlatuje ciężki golem. Golem wysyła fale magnetyczne. Nawet bardzo ciężki. Wstrząs! Ale i ten jest na strzała. To jest atak typu smoczego. Czas na wielki finał. Blastoise na luzie odpiera ogień i wali z hydropompy, po czym poprawia zdyśki. Dzieją się dramaty. Wreszcie Charizard korzysta z dobrodziejstw terenu i tworzy sobie dogodne napalmowe warunki. Kocham zapach napalmu o poranku. Ale w sumie po nic. Opary opadają i zablokowany Blastoise zdaje się wynieść w powietrze. Charizard wali sejsmiczny atak i po bardzo długim wyczekaniu osuwa się na glebę, dając Popielakowi wymarzone zwycięstwo nad rywalem. Wygrałem i pokonałem Garego. Brawo, stary. Wygrałeś poksami, których nawet sam nie trenowałeś. Wieczorem Popielak dostaje swoją połówkę i zgarnia ciepłe słówka od wiecznego rywala. Zasłużyłeś na to. Będę ci kibicował w następnym meczu. Dzięki. Powodzenia. Czas na 5-minutowego przyjaciela Harrisona, który do walki rzuca Hoenowego Kakliona i ten od razu korzysta ze swych unikalnych zdolności. Nawet słuch i prędkość Pikachu nie daje rady. Pikachu otrzymał bezpośredni atak, ale podchodzi go sprytem i dobija prądem. Wskakuje Sneasel i błyskawicznie mamy 1-1. Pojawia się Tadek i tanecznym krokiem rozjeżdża Mrocznego. Lukę uzupełnia Hipno i tyzuje Tatka. Źle się dzieje. Po czym notuje punkt dla Harrisona. 2-2. Wlatuje Gruby, który akurat uciął sobie drzemkę, a w tej przeszkadza Hipno. Zabiera Snorlaxowi energię. A ty skurwysynu! I dostaje nauczkę. 3-2. Steelix kontra Noctowl. Wraca Snorlax i po dwóch sprawnych atakach notuje kolejny punkt. Aż odzyskuje przewagę. Po czym odpada od wzmocnionego odbicia Handuma. Zwiększa siłę ataku promienia i wysyła go z powrotem na przeciwnika. 4-4. Ku zdziwieniu wszystkich, aż wysyła z góry przegranego Bayleafa. Ale może aż wymyślił jakąś nową sztuczkę. Ale zakłada przeciwnikowi kaganiec i dobija Bodyslamem. Czas na gwiazdę wieczoru. Ja bardzo nie lubię przegrywać. Trzeciogeneracyjny super szybki Blaziken. Jeden atak i mamy 5-5. Aż odpowiada swoją tajną bronią i chłopaki nie czekają zbyt długo. Blaziken popisuje się skokiem, unika ataku i ponownie spina się ogniem. Walka mocno się przeciąga, będąc przez długi czas mocno wyrównaną. Charizard ponownie wali atak sejsmiczny. No i niby jak teraz staniesz, co? Choćby tak. Ale zblazowany się tym nie przejmuje i pomysłowo ogniem łagodzi uderzenie. Walka znowu trwa i trwa, aż ponownie dochodzi do spięcia ataku i eksplozji, z której nie bez trudu, ale obaj podnoszą się na nogi. Charizard wstali! Kiedy ma dojść już do kolejnego ataku, Charizard osiąga swój limit i osuwa się na ziemię. Charizard jest niezdolny do walki! Kończąc występy Popielaka jako jednego z najlepszej ósemki Johto. Matka z Oakiem wracają razem do chaty. Ciekawe, kiedy Popielak się zorientuje. Harrison natomiast załapuje się do top 4 po tym, jak odsuwa kontuzjowanego Blazikena na ławkę rezerwowych. Wieczorkiem opowiada co nieco o regionie Hoenn, spoileruje kilka poksów i zachęca Asha do odwiedzin. Napijemy się trochę duteczki, potem wpadną dupeczki. Super! Do ekipy domontowuje się Gary,
i pomaga w akcji ratunkowej, po czym z niezdrowym podnieceniem opowiada o ewolucjach. Widziałem delikatnego magikarpia ewoluującego w silnego gajardosa, a kiedy Remoraid ewoluuje w Octillery, zupełnie zmienia swoją formę. A tu jest Eevee. Ten to w ogóle jest pojebany. I rzuca, że pierdolił bycie trenerem i od teraz chce badać poksy tak jak dziadek, a srebrną konferencję wygrywa jakiś random, który wcześniej rozwalił Harrisona. Przez chwilę dupę zawracają zespolaki, a wieczorem grupa się rozdziela. Pamiętaj, ucz się, żeby zostać mistrzem Pokémon! W wertańskim centrum, już po powrocie do Kanto, przeszłość dopada Misty. Siostry wygrały podróż dookoła świata i teraz młoda jako największy rodzinny przegryw musi zastąpić siostry i zająć miejsce lidera sali. Coś takiego! Żeby przyklepać pomysł pożegnania, siostra Joy nawet zwraca naprawiony rower Misty. To wtedy poznałam Asha. A to jasno wskazuje, że młodej nic tu już nie trzyma. Świetnie! Wreszcie odzyskałaś swój rower i szybciej wrócisz do domu. Więc może zwijać manatki. Zostawcie mnie w spokoju! A to nie za bardzo się jej podoba. A najgorsze, że nawet mu nie jest smutno, że się rozstajemy. Bo w tle zdecydowanie grane są jakieś uczucia. Odbija trzech przypałów i pomagają rozładować emocje małolaty. Jednak trochę oszukują, więc nadchodzi jakże potrzebne wsparcie. Aż chwali Misty i życzy szerokości. Byłaś świetna, Misty. Dzięki. Dziękuję, że zawsze byłeś moim przyjacielem. Ach, pewnie. A w zamian ta nokautuje nas tkliwymi wspomnieniami. No sam wiesz, rozstajemy się. To wszystko przez ten rower, Ash. Wreszcie docierają na kultowe rozstaje. Zobaczymy się? No pewnie. Brock dorzuca, że on też się zawija, bo jego liczne rodzeństwo wypada wreszcie odwiedzić. Cała trójka życzy sobie powodzenia, młody Nieugar dostaje prezenty. No to trzymaj się. Żegnaj. I każdy rusza w swoim kierunku. Będę tęsknił. Szczęśliwej drogi już czas. Wreszcie wiem, co do mnie czujesz. Aż wraca do chaty i dostaje info, że Gary zostawił poksy i ruszył w podróż. Hej, Gary! Więc młody ponownie wręcza mu swoją połówkę. Dzięki, Ash! Osamotniony spogląda w niejasną przyszłość. Wszyscy odeszli, Pikachu. Ale przed jego zrezygnowanymi oczami ponownie przelatuje Ho-Oh, lecący w stronę regionu Hoenn. Jesteś gotów, Pikachu? Pikachu! A ostatnią lekcję dorosłości funduje mu zespół R. Górę! W kuriozalnej scenie, dzięki czemu młody może wykorzystać rady przyjaciół, po czym informuje matkę, że razem z Pikachu wybiera się do regionu Hoenn. Otrzymuje nowe ciuchy. A to jest najnowszy model Pokédexa, też dla ciebie. I wskakuje na prom, który zaprowadzi go prosto w stronę kolejnych epickich przygód.